ale dobre. Mamo, co pije to dziecko? Sok owocowy. A jak się robi sok owocowy? Trzeba bardzo, bardzo mocno wyciskać owoce. A skąd się biorą owoce? Owoce dojrzewają na gałęziach drzew. Drzewa rosną na polach nazywanych sadami, gdzie stoją w długich rzędach, a ciągniki przejeżdżają między nimi i pomagają ludziom odżywiać je i pielęgnować. Kiedy owoce są już dojrzałe, zbiera się je z drzew i ładuje na wielkie przyczepy. Ciągniki przewożą je do gospodarstwa i tam owoce są wyciskane, żeby otrzymać sok. A co trzeba robić, żeby drzewa dobrze rosły? Małe drzewa sadzi się w długich rzędach, a ich pierwszym pożywieniem jest słońce, woda i powietrze. Trzeba je pielęgnować różnymi specjalnymi maszynami, które podłącza się do ciągników, jak na przykład te, które dostarczają nawozów. Aby miały odpowiedni kształt, używa się maszyn, które przycinają zbyt rozrośnięte gałęzie. Żeby chronić je przed chorobami, spryskuje się je lekarstwami, a potem czeka, aż owoc dojrzeje. Z owoców robi się nie tylko sok, ale też pyszne dżemy i wiele innych produktów. A skąd się biorą owoce na drzewach? Owoce rodzą się z kwiatów. Pszczoły żywią się nektarem z kwiatów. Latając od kwiatka do kwiatka, pszczoły przenoszą pyłek, dzięki któremu kwiaty rosną. Następnie kwiaty zmieniają się w owoce, które potem dojrzewają i stają się soczyste, słodkie i pyszne. Jupi! Wszystko zrozumiałem! Idę zebrać trochę owoców!